Z głównym kandydatem do awansu 8 do 4. Przed nami wyścig trzeci. W kasku żółtym Chris Louis, w kasku czerwonym Brian Karger, w kasku białym Dawid Kujawa i w niebieskim Bagińczuk. Wygrany start przez Chrisa Louis, za nim Karger, trzeci Kujawa. Zamyka stawkę Artur Bogińczuk. Myślę, że Chris Louis nie popełni takiego błędu jak Antonin Swab w poprzednim wyścigu. Nie odda punktów Kargerowi. Zanosi się na pierwsze zwycięstwo Zielonogórzan, ale już nie, bowiem upadek miał Dawid Kujawa, który przecież zna ten tor. W poprzednim sezonie jeździł na zasadzie wypożyczenia w barwach opolskiego zespołu. Ostatnie okrążenie, niewiele emocji, zupełnie bez emocji, bez historii przebiega ten wyścig. Wydawało się, że Zielonogórzanie odniosą pierwsze biegowe zwycięstwo, a kończy się tylko remisem. 3 punkty dla ZKŻ-u Polmos zdobywa Chris Louis, 2 punkty Brian Karger. Szczęśliwie